Dobry wieczór wszystkim lub dzień dobry, zależy o której porze słuchacie. Z tej strony Rudy, zrzucaj, nie gadaj, a ze mną dzisiaj jest... Jestem Mansell, czyli Michał Przygocki i prowadzę bloga Twierdza Powszechna. Zaprojektowałem kilka RPGów, czyli na przykład Oktoberfest, Commodore Underground czy Alpacas of Seven Seas. No i przy okazji lubię alpaki. Tak, alpaki to przemiłe zwierzątka, a dzisiejszym tematem będzie... System, mechanika, Power by the Apocalypse, PBTA. Tak, no przepraszam za mój angielski, ale jest jaki jest, lepszy nie będzie. Wielu zna, wielu nie zna, część się boi, część wielbi. A jakie jest twoje zdanie na ten temat? Jakbyś mógł coś powiedzieć nam na ten temat? Czy co to znanie? Może zacznijmy od tego, czym jest PBTA. Czy PBTA po angielsku, Powered by the Apocalypse, właściwie. I w pierwszej kolejności PBTA jest nurtem, czy właściwie to może filozofią to jest za duże słowo, ale nurtem, czy pewną szkołą, podejściem do pisania gier, w której jest zawarta relacja pomiędzy autorem gry, na który powołuje się na to hasło i na Apocalypse World, pierwszą grę, oraz relacje z ich twórcami, czyli państwem Bakerów, Vincent oraz Mago i Bakera. Innymi słowy, jeżeli ktoś mówi, że gra jest jego PBTA, to oznacza, że wstępnie jakby jedną z głównych jego inspiracji tej osoby było właśnie ten Apocalypse World, ta gra, o której potem Bakerowie jakby, można powiedzieć, zaadaptowali właśnie ten nazwany już później nurt Power by the Apocalypse. Tak, tak jest. Z tego co pamiętam, to był 2010 rok, kiedy to się ukazało pierwszy raz, czyli 12 lat temu. Albo zbiórka była w 2010, już nie jestem tego aż taki pewny. Potem druga część była bodajże w 2016, poprawiona, gdzie tam już z żoną to robił i partnerką. To znaczy pewien. Obie robił z żoną, po prostu za pierwszym razem żałował, że jej nie napisał jako współautora. Przynajmniej Vincent, tego co słyszałem. Żałował, że pierwszej edycji napisał jej jako współautorki, tylko że z dedykacją do niej, a już w drugiej edycji już jest współautorem. Pani Megay. Tak, i tam już jest bardziej taki, tak jak czytałem, obydwa to się trochę pozmieniały ruchy, część starego odrzucone, zastąpiono nowym. I cóż, o czym to jest opowieść? To może nie skupiajmy się na tym, bo to właśnie porozmawiajmy o tym nurcie całym, który powstał dzięki temu. Który jest bardzo ciekawym, bardzo, można powiedzieć, świeżym. Chyba jeden ze świeższych takich nurtów, które są teraz mocno promowane. Bardzo dużo gier powstaje, zwłaszcza, że system nie ma jako... przepraszam, system nie, tylko mechanika nie ma jako takiej licencji na siebie. I czy byś... Mam takie pytanie do ciebie, bo ty na pewno się lepiej znasz na projektowaniu gier ode mnie, na tym, czym gra jest, czym gra nie jest, i czy byś mógł powiedzieć, jaki jest główny cel PBTA i do czego się najlepiej nadaje? Czy PBTA jako nurt, no właściwie cel jest taki, aby ludzie przyszli tworzyć gry, jeżeli modyfikują jakieś gry, na przykład taki Apocalypse World, to właśnie, żeby to robili świadomy, pewien wypracowany sposób. Znaczy, pewien sposób mam na myśli to, aby patrzeć na to, co ktoś zrobił i dlaczego przede wszystkim robił i jak można zrobić coś inaczej. Na przykład w Apocalypse World, na przykład w podręczniku już od pierwszej edycji były porady, jak hakować tę grę, czyli jak tworzyć własne ruchy, jak zmieniać trochę estetykę, czy powiedzmy estetykę i tym podobne. I ludzie to zaczęli, zauważyli to ludzie i zaczęli wykorzystywać do robienia własnych gier. Co prawda to się właściwie zaczęło od wydania dwóch gier, które okazały się być trochę bardziej popularne od AW, czyli Monster of the Week oraz Dungeon World, które powstały dwa lata później. Natomiast właśnie, to ludzie zauważyli, że hej, nie dość, że to są ich zdaniem dobre porady, jak konstruktywnie robić house rule, a w rezultacie robić własne gry w dalszym ciągu, znaczy że jako krok dalej, to jeszcze zobaczyli, że to jeszcze działa przy stole, że to faktycznie sprawia, że ta gry stają, faktycznie realizują tę tematykę bądź konwencję. Poprzez stosowanie tych właśnie porad i przede wszystkim tych instrukcji, jak że powiem, zrobić swoją własną grę. Trochę.
Tak, zrobiłem krótki research dzisiaj, sprawdziłem, co już na PBTA zostało zaadaptowane i niezaadaptowane. To praktycznie wszystkie duże systemy, od Warhammera poprzez wampiry, typowe lochotuki, aż po były też stworzone gry, które są poruszają już na przykład ważniejsze tematy. I szczerze mówiąc, nie spotkałem się poza PBTA z taką ilością systemów, które poruszają jakieś tematy uczuć, miejsca w społeczeństwie, czy więc do tego typu gier PBTA jest idealną mechaniką? Znaczy, nie twierdzę, że jest idealną, powiem trochę inaczej. Jest to gra, która pokazała, że jeżeli chcesz na czymś opłacić grę, to będzie tak wygrała. I powiedzmy, że też samo AW też dało taką przykład poprzez na przykład prowadzenie HX-ów czy tam różnych ruchów, które są między postaciami graczy, czyli właściwie o interakcji między graczami, tak naprawdę wprowadzając też. Ale też twórcy też trochę pomyśleli trochę out of the box i zastanowili się, jak właściwie. Co chcemy, żeby gracze właściwie robili przy stole trochę, tak? Bo ruch PBTA to jest właściwie decyzja, hej, gracz coś robi w fikcji, po prostu coś robi przy stole gry, coś robi w fikcji i są ruchy, które w specyficzny sposób na to odpowiadają, tak? Ruch jest procedurą, tak? I w związku z tym ten ruch potem coś robi, daje pewien feedback uczestnikowi i coś się wtedy dzieje i tak dalej, tak? Innymi słowy, czy jest on idealny? Moim zdaniem na pewno jest rzeczą, nurt PBTA wytworzył gry, które faktycznie zaczynają być grami trochę, które zaczynają być właśnie grami też o uczuciach, czy przynajmniej poruszającymi wątek tego, co postać, jakie mają relacje postaci między sobą, tak, albo co czują, tak? Dzięki temu, znaczy może nie dzięki temu, ale to pomogło tym jakby tym pomysłom tych twórców, żeby to zrealizować, tak? Ten nurt, te Power by Apocalypse pomogło tym twórcom to zrobić po prostu. Pewnie by i tak by te gry zrobili. Ci twórcy, na przykład od Passion de la Passiones, czy Dream Ask You, czy na przykład z innych z gier uczuciach w Monster Hearts. Tak Avery Alder by zrobiła te dwie ostatnie wspomniane gry, ale mogłyby wyglądać zupełnie inaczej. Nie wiadomo, czy wyglądałoby lepiej, może gorzej, może nie, ale na pewno byłyby zupełnie inne, gdyby nie Avery Alder nie przeczytała Apocalypse Worlda i nie zagrała na przykład. A skoro mówisz, że no, nie jest idealne, więc co według ciebie tam czasami nie jest idealne? Może nie tyle co złe, co zgrzyta czasami. To znaczy, nie wiedzę, że jest to idealne z tego względu, ponieważ PBTA jest przede wszystkim, jest jakby, można powiedzieć, zjawiskiem, można powiedzieć, społecznym trochę zjawiskiem. I tutaj nie, i tak ciężko, tutaj nie tutaj tego w kategoriach tego, że jest idealne, czyli nie ma czegoś lepszego. Zawsze ktoś może napisać lepszą, nie wiem, szkołę czy lepszą filozofię projektowania gier o uczuciach na przykład, tak? Już nawet nie mówiąc o silnikach na przykład, o tym czy coś tam, bo pojęcie silnika to jest trochę jakby bardziej, bardzo konkretne, tak? Uważam na przykład, że PBTA nie jest silnikiem, nie jest żadnym silnikiem, że co najmniej, że jest PBTA, można wyodrębić jakieś coś własnego i zrobić z tego silnik, jak na przykład zrobił John Harper z Blades in the Dark, czy właśnie też Avery Alder zrobiła z Dream Ask You, jej silnik No Dice, No Masters. Też jest to PBTA, ponieważ autorka przypisuje jakby ten, jakby tę relację, tę jakby więź tego, że to dzięki twórczości Bakerów zapisała to, ale to zaczęło być czymś własnym. Czyli takie stwierdzenie, że PBTA jest mechaniką, jest takim bardzo, może nie tyle mylnym, co bardzo rozmytym pojęciem, tak? A bym powiedział, że to jest bardzo redukcjonistyczne. Znaczy redukcjonistyczne w sensie, to mocno redukuje spojrzenie na to, czym jest to zjawisko, ten fenomen, ten nurt, do tego, co, nie wiem, co uczestnicy robią drobiazgowo, czyli na przykład czym turlają kośćmi albo, nie wiem, jaki modyfikator dają, tak? To jest takie bardzo wąskie spojrzenie na to, co ma się w podręczniku albo co się dzieje na sesji. Czyli rozdzielenie po prostu tego, w co gramy, od tych ruchów, od tych playbooków, nie ma sensu, bo coś cały czas zwarty produkt, jak to rozdzielimy, to po prostu będziemy dyskutować o jakichś właśnie kostkach, szczegółach, które nie mają znaczenia na całość jako taką. Dobrze rozumiem? Tak, prawda. Po prostu każda gra z nurtu PBTA jest czymś z sobą, jest czymś własnym. Okej, okay, można by tu polemizować, czy pierwsze 5 lat pierwszy PBTA projektowany przez pierwsze 5 lat trochę nie były klonami, czy może to jest negatywne spojrzenie, ale takimi reskinami AW z czymś dodanym i odjętym. Natomiast prędzej czy później w końcu twórcy jakby zaczęli bardziej eksperymentować z tym.
jak projektować gry, inspirując się państwem twórczością państwa Bakerów. I wobec czego, tak mówiąc, faktycznie to zaczęto mówić już o czymś dużo więcej niż o czymś, jak właściwie projektować grę tak naprawdę. Tak? I co było celem, moim zdaniem, państwa Bakerów? Czy chcieli zachęcić RPGowców, twórców RPGowych do tego, aby świadomie projektowali grę po swojemu, ale jednak świadomie, tak, bez jakichś tam konkretnych, nie chciałem ograniczeń umysłowych czy pewnych ram, że w RPG musi coś być, tak? Nie, w RPG jest coś, ponieważ coś twórca uznał za potrzebne albo użyteczne, albo pasujące do czegoś, jakiś element gry, tak? Jakiś ruch, jakaś sposób rzucania kośćmi i tak dalej. Tak, to jest ciekawe właśnie, co mówisz. No to, bo tak jak, no nie mam dużego doświadczenia z PBTA, ja czytałem dosyć mało tych systemów, ale niektóre są bardzo szczegółowe, właśnie jak Danger World, a niektóre pomijają dużo aspektów i skupiają się tylko na opowiedzeniu tej jednej konkretnej historii, o jednej konkretnej rzeczy. I obydwa są według mnie i tak grywalne i bardzo ciekawe. Ale wcześniej wspomniałeś o jakby ewolucjach tego zjawiska, które tam podałeś dwa, Forge in the Dark i drugie to nie kojarzę, szczerze mówiąc. No Dice and No Masters. Mógłbyś coś przybliżyć na ten temat, jak to... Forge in the Dark to jest silnik stworzony przez Johna Harpera jako ten użyty w jego w grze danej Blades in the Dark, czyli po polsku Ostrza Mroku. Tak, bo samo Blades in Arki należy do nurtu PBTA, ponieważ autor, czyli Don Harper, uznał, że należy, czyli powołał ciągłość inspiracyjną i relacje z tymi twórcami, czyli państwem Bakerów. Tak? Dlatego jest to PBTA. Natomiast Harper stworzył też silnik do tego, że hej, wykorzystujcie ten silnik, który wykorzystałem Blades in the Dark do własnych gier. Takie trochę zaproszenie, że hej, ty macie silnik gotowy, SRD, system reference document i możecie z tym kombinować i tak dalej. Tak? Podaje on dalej tą pochodnię dalej. Tak? Tylko w formie już konkretnego silnika, który pewne rzeczy robi konkretnie, pewne rzeczy, można powiedzieć, narzuca, w jaki sposób gry następne mogą wyglądać, tak? Wstępnie. Jakby silnik uważam za po prostu za pewnego rodzaju zbiór procedur i mechanik, przez które przypuszczamy fikcję. Tak rozumiem silnik. To robi Forge in the Dark. Mamy pewną fikcję, o czymś jest tam, coś się dzieje na sesji i chcemy coś rozstrzygnąć, więc ten silnik, wprowadzamy jakieś dane, coś tam się silnik o nas pyta i ostatecznie coś nam wychodzi. Tak? A w przypadku drugiej, jakby wspomnianej przeze mnie silnika, czyli No Dice, No Masters, to jest silnik stworzony na wstępie dla dwóch gier, czyli Dream Askew oraz Dream Apart, autorstwa Avery Alder oraz Benjamina, tam jak tutaj nazwiska zerknę, tutaj mam też przygotowane nazwisko, Rosenbauma, Benjamin Rosenbaum. I to były gry, które, bo takie GMS gry, które miały oprzeć się na tym, żeby opowiedzieć trochę historii o tych ludziach, którzy mieszkają w specyficznych settingach. No. W przypadku Dream Askew to jest gra o enklawie społeczności queer, która jakoś sobie radzi w obliczu upadku cywilizacji na przykład. Tak? I o tym opowiadam, jak sobie radzą w świecie, w którym już nie ma tych ograniczeń, tradycyjnych ograniczeń płciowych, czy ról płciowych, czy tam innych rzeczy. Tak? Dream Apart z kolei jest, powiedzmy, skupia się na opowieści jakiegoś tam żydowskiego sztetla, czyli miejscowości w Europie Wschodniej, żydowskiej osady w Europie Wschodniej z XIX wieku i na tym, jak oni funkcjonują, jako ci trochę odrębna wioska z specyficzną kulturą, ale jednak nie do końca odrębna, bo żyjąca w jakimś miejscu, tak? Trochę. Jak ci nasi wschodnioeuropejscy Żydzi będą sobie radzić w tej opowieści, w tym XIX wieku, czyli de facto w Imperium Rosyjskim, tak? Czym to jest bardziej fantastyczna wersja tej Europy, no ale wiadomo, skąd inspiracje były czerpane, tak? I potem sam ten No Dice and No Masters zyskało potem zostało trochę przekrzczone, ale też trochę rozwinięte w tak zwane belonging outside belonging, czyli koncept grania bez kostek, bez osoby prowadzącej, takiej mechanika do wspólnego podawania sobie spotlightu, opowiadania sobie rzeczy i słuchania siebie trochę. Znaczy mechanika, silnik. No. Czyli się przerodziło w takie opowiadanie sobie legend przy ognisku, ale z rozdzielonymi rolami. Tak bym to zinterpretował. Trochę, no tak, można powiedzieć, że tak.
oczywiście poruszające ciekawsze tematy niż że w toalecie straszy czy coś, jak to przy ognisku bywa. Ale dobrze, nie brnij mi w to dalej. Nie wiem, czy to jest dobre spostrzeżenie z mojej strony, ale chciałbym cię o to zapytać. Jako kogoś, kto się zna, to o wiele lepiej zna. Forge in the Dark. Zauważyłem, że tam gry zazwyczaj opowiadają o tworzeniu jakiejś społeczności. Tam ta mechanika wręcz jest silnik, mechanika, czy jak to tam nazwać, jest do budowania czegoś stworzona. Czy tam szajki, czy budowania jakiejś kompanii, czy budowania lochu, czy budowania twierdzy krasnoludów. Zgadzam się, to jest rzecz, osobiście sam uważam, że to jest rzecz, którą jest zaletą, jakby atutem tego Forge in the Dark, natomiast też z drugiej strony nie uważam, że to jest jakby zupełnie niezbędne do tego. Po prostu twórcy spojrzeli w tych następnych gier, czyli Wicked Ones, Mountain Home, wspomnianego, czy pierwszy przykład to była gra Band of Blades też, jako kompania Ostrzy, która wydała po polsku. Po prostu spojrzeli twórcy tych trzech gier na ten Blades in the Dark i zobaczyli, że hej, w tym Blades in the Dark się nie tylko gra postaciami, tymi playbookami postaci, ale też gra się własną szajką, która ma własny playbook i którą się też rozwija, którą się dba, która jest pewnym punktem centralnym rozgrywki, więc hej, może zróbmy gry, które bardziej są na ten temat. Mniej o postaciach albo z większym po prostu naciskiem na to centrum, tak? I od tego powstała nam gra o ratowaniu resztek Legionu, czyli Band of Blades. Powstała nam gra o tym, że jesteśmy złodupcami z własnym lochem i też dbamy o ten loch i też chcemy wzrosnąć siłę i bronić się przed poszukiwaniem przygód, czyli Wicked Ones. I też mamy grę o krasnoludzkiej osadzie na pograniczu, która chce stworzyć własny swój nowy dom, czyli Mountain Home, tak? Natomiast nie zgodzę się, że to jest tylko i wyłącznie zastosowanie, bo na przykład mamy Cyber plus PNK, Cyberpunk. Nie pamiętam autora, był jakiś parzyliczykiem, jest, zapomniałem. Ale to jest gra do jednostrzałów, to jest Forge in the Dark, gra do jednostrzałów, w którym gramy cyberpunkowymi runnerami. Ich ostatni heist. To jest jednostrzałowa gra, tam nie ma żadnej szajki, to jest dalej Forge in the Dark. Znaczy dalej, no nawet bym powiedział, że tam dużo z Forge in the Dark nie zostało wyrzucone, nawet bym powiedział, poza brakiem grania The Crew. Tak właściwie. Ciekawe. Będę musiał sobie sprawdzić, co to jest, bo mnie zainteresowało to w cyberpunkach. Mówisz, że to jest, na początku wspomniałeś, że to jest wręcz styl, jaki się gra obecnie. Ja za co się spotkałem, namawiając moich znajomych do grania właśnie, konkretnie w Kult, który jest, ma związek z PBTA, większy lub mniejszy, ale to ten nie wiem jaki. A czy... Został nazwany przez twórcę jako PBTA, więc w sumie jest. No to więc jest, skoro twórca twierdzi, więc nie będziemy się z nim kłócić. I o ile nowych graczy, takich, którzy wchodzili w RPG, to było bardzo łatwo, było mnie zachęcić, bardziej ich zniechęcał raczej temat gry, jaki Kult daje, to takich starych wyjadaczy, co grają po te 15 lub więcej lat, to padło takie pytanie, no znam, ale jak grać w te Blades, jak grać w te Power Byte Apocalypse? Jakie ruchy? O co wam chodzi? Taki, myślisz, że ten... Z czego rodzi się ten strach przed tym? Czy to jest aż tak różne od tych Warhammerów, wampirów, czy to jest... A czy odpowiedź pierwsza, że jest różne, jest prawdą, jest różne. I może w tym chodzi właśnie ten lęk właśnie. Że ludzie część ludzi może mieć lęk przed tym, że ta gra nagle im każe robić rzeczy, których wcześniej nie robili, ale po prostu każe robić konkretne rzeczy nawet, że nie mówi, że hej, właściwie nic nie mówi, albo że jest wolna amerykanka i se odgrywa jak chcesz, tylko mówi, hej, te gry zachęcają do tego, żeby grać w pewien sposób, ale dzięki temu realizujemy temat gry, czy konwencję danej gry, tak? I w ten sposób jakby dostajemy odpowiedzi jakby rezultat, właściwie bardzo konkretną rozgrywkę ciekawą. Natomiast ludzie mogą się bać tego właśnie, bo mogą czuć, że to zmusza ich do pewnych innych przyzwyczajeń po prostu. Że muszą po prostu trochę zweryfikować, jak zachować się przy stole tak naprawdę. Tak? Jak podejść do tej gry, jak używać tego playbooka na przykład, tych elementów playbooka, albo właściwie jak na przykład się pozycjonować w fikcji, bo to jest, okej, może nie twierdzę, że to wszystkie PBTA to ma, natomiast często, co się bardzo często powtarza i bierze się też z podejścia z Apocalypse World, że te ruchy nie są jakimś zbiorem ograniczonych działań, to są ruchy, które mówią hej, kiedy gra mówi, kiedy gra realizuje swoją tematykę, czyli jeżeli postać zrobi coś, co triggeruje ruch, czyli coś, na co ruch ma odpowiedź po prostu,
Czyli na przykład to ja działam po presją na przykład. Znaczy dobra, może to jest luźny przykład. To ja komuś grożę przemocą przykładowo, to gra mówi swoją odpowiedź po prostu. I jakby to jeszcze to może być pewien problem w przestawieniu się na takie tradycyjne granie, czyli robimy to, co powie nam mistrz gry i ewentualnie odgrywamy postacie, na świadome poruszanie grą tak naprawdę, czyli jakby granie grą za pomocą narzędzi, które ta gra daje. Może nie być koniecznie problem PBTA sam z siebie, natomiast PBTA jest to bardzo jakby widoczne po prostu, że nagle mamy grę, która nie używa wielu przyzwyczajeń z tradycyjnych RPG-owych stołów, tylko ma swoje po prostu własne, specyficzne. No każda gra z nurtu PBTA, możemy powiedzieć, że tak, każda gra z nurtu PBTA ma swoje jakby własne rzeczy, które się robi, tak? Własne wymagania, własne przekazania dla graczy czy osoby prowadzącej i tak dalej. I to trzeba się tego po prostu nauczyć. Znaczy nauczyć, no zapoznać się z tym i to robić, tak? W sensie nauczyć się. To jest duże słowo, ale tak. Czyli gra PBTA od takiego gracza, żeby być tym, w cudzysłowie powiedzianym, dobrym graczem, wymaga większego zaangażowania niż odpowiadania na mistrza gry, ale też samemu szukania drogi przez tą grę. Samemu szukania, kiedy ten ruch robisz. Czy większego zaangażowania? Powiedziałbym, że gry z nurtu PBTA po prostu wymagają po prostu konkretnego podejścia, które można polubić albo nie, bo zwróć uwagę na jedną rzecz. Gry PBTA mają to do siebie, że można je nie polubić na to, jak dobrze działają. Także jak dobrze realizują konwencje i się okazuje, ktoś potem odkrywa, że właściwie nie lubi w ten sposób grać. To samo z siebie jest dobrym doświadczeniem, w sensie odkrywasz coś o sobie, ktoś odkrywa i się dowiaduje, że czegoś nie lubi. Tak? I moim zdaniem to jest paradoksalnie zaleta właśnie gier z nurtu PBTA, że pozwalają wyrobić sobie RPGowcowi, graczowi, osobie jakiś gust na ten dany temat. Także tak, te gry z PBTA lubię, a te gry już nie na przykład. Tak? Przykładowo. Albo że na przykład uważa, że w takim Apocalypse Worldzie jest za dużo jakby kontroli narracyjnej w rękach gracza, więc woli zagrać coś, co ma, gracz ma mniej kontroli narracyjnej, czyli tak Mutant Year Zero na przykład, tak? Też Apokalipsa, tak? Post-apo, a nie jest to aż tak bardzo restrykcyjne i limitowane dla gracza, przynajmniej chodzi o jego sprawczość gra, niż na przykład Neuroshima, tak? No tak, czyli jednak wymaga od gracza trochę takiego podejścia, że nie będę tylko odpowiadał, tylko będę też angażował się w tworzenie historii. I to aktywnie, tak, i to wręcz wymaga ode mnie, żeby grać w ogóle w to, muszę tworzyć tą historię. Nie jest to obcym, no, jak w tradycyjnych grach. Trzeba być uczestnikiem na sesji, tak naprawdę, nie tylko odbiorcą, który czasami wchodzi w interakcję. Dobrze. Więc mam dla ciebie takie pytanie. Przypuśćmy, że chciałbym zaprosić nowych graczy, którzy do tej pory widzieli tylko gdzieś w internecie ze Cthulhu, widzieli Dedeki czy Warhammery, i jak ich zachęcić do pogrania w jakiś PBTA. Na przykład chciałbym ich zachęcić na początek coś bardzo podobnego, z grubsza przynajmniej do ich doświadczenia, Dungeon World, bo tam też chodzisz po lochach, tam też jesteś barbarzyńcem. Jak ja bym to mógł im zareklamować, żeby ich zaciekawić? Bo to jest pytanie wręcz osobiste, bo nie potrafiłem zaciekawić. Mm-hmm. To znaczy, nie wiem, czy to mówiłeś, ale można powiedzieć, że na przykład Dungeon World'a akurat, można powiedzieć, że hej, chcieliście zagrać te dedeki, czy te dedeki, które zobaczyliście w tych różnych grach komputerowych, na przykład Baldur's Gate, Space Game Torment, Icewind Dale, czy różnych opowieściach Salvatora, czy tam różnych innych, tego, co ludzie wyobrażają sobie o Dragonlance, o... no i tych różnych settingach, tak? To Dungeon World jest grą, która będzie to robiła, no przynajmniej się stara to robić. To jest ta gra, która będzie to robiła i w której levelowanie postaci nie jest, w której postaci jest przede wszystkim jest pewną drogą podkreślenia tego, jak bardzo postać rozwija się w swoim archetypie, tak? Czyli za pomocą na przykład levelowania postaci w Dungeon Worldzie w pierwszej kolejności dostajesz jakiś nowy, ciekawy, jakiś nowy ruch na przykład, tak? I żeby tak bardziej już konkretnie, żeby zachęcić, to Dungeon World jest na przykład grą, w której zobaczysz, że to faktycznie tutaj grasz do tego, żeby coś odwiedzić, coś wyeksplorować, coś powiedzmy przeżyć jakąś tę satysfakcjonującą przygodę w pokonanie potwora przeciwności i zmierzenia się z jakimś powiedzmy wyzwaniem, takim związanym ze środowiskiem czy fantastycznym wyzwaniem,
bez jednocześnie takiego obciążenia tym, że trzeba bawić, że trzeba się bawić w jakieś jakieś powiedzmy zderzenie, okej, okay, może nie przytofuje przekona gracza, ale bez takiego zderzenia, że mamy teraz walkę, a teraz mamy trochę inny tryb gry. No w Dungeon World to wszystko jest jakby płynne w jedno, tak, że jakby sceneria jakby walki i reszty, i można robić jeszcze inne rzeczy oprócz walki w tej grze przykładowo, a czy w sensie, że można. Dawno nie grałem Dungeon World'a i sam uważam to za taką trochę średnią grę, więc ciężko mi teraz być entuzjastyczny na ten temat. Po prostu uważam, że do Dungeon World'a można przykuć ludzi, hej, zobaczcie, jak wyglądają deki bardziej literackie, można powiedzieć. Tak, takie deki bez takiego całego takie deki trochę inne deki, może tak to ujmę, można tak powiedzieć. Bez D20, takie, które można od jakby zupełnie innej strony deki, tak? To ja mam takie pytanie, bo mówi, no nie przepadasz do Dungeon World, też mnie jakoś nie porwał, nie będę ukrywał, tylko po prostu chciałem tak może dla słuchaczy, którzy nigdy nie spotkali się z PBTA, żeby coś znajomego, ale mam tutaj pytanie do ciebie już osobiste. Jaki jest twój ulubiony albo ulubione mnogie systemy oparte o PBTA? Znaczy, to do Dungeon World to jest taka relacja bardziej, to jeden z RPGów, którym najwięcej grałem. Akurat, znaczy jeden z RPGów, najwięcej prowadziłem, więc się dobrze grało, prowadziłem, po prostu po drodze zauważyłem pewne, może nie do ciągnięcia nawet, co pewne jakby, no może inaczej powiem. Wśród społeczności PBTA jest opinia o Dungeon Worldzie, że to jest dobra gra jako alternatywa dla dedeków, ale ale taki średniawy PBTA, w sensie mało realizuje tego świadomego designu i więcej jest tam rzeczy, które są po prostu, tak? To samo siebie dla fanów dedeków może być dobrym, bo są rzeczy, które są im znajome na przykład, czyli na przykład 6 atrybutów z wartościami powiedzmy w granicach 8-18 na przykład, czy HP-ki w granicach kilkunastu, 20 coś, ale no właśnie, to są rzeczy głównie po to, aby były, tak? Natomiast co do mojej ulubionej, odpowiadając już na to pytanie, takiej co najbardziej lubię, to Bates in the Dark, jeżeli uznać to za PBTA, tak? To jakby jest mój ulubiony jakby z tych gier, ponieważ wasza do prowadzenia, po prostu polubiłem to, w jaki sposób gra nadaje rytm, strukturę tej gry, rytm gry, że mamy z tego score'a, mamy potem downtime i tak dalej. Ten rytm gry, i której nie tylko postacie się rozwijają i zmagają się z tym cyklem i z tym, że gra coraz bardziej zużywa te postacie, ale też ze szajką, która potem rośnie w siłę. Postacie w sumie też przy okazji. Tak? Jak to wychodzi ta opowieść w tym pseudo-wiktoriańskim, fantastycznym, mrocznym mieście zwanym Duskwall, czy Duskwall, w świecie i jak jest to jakby ta cała intersekcja tego właśnie bycia kryminalistą i jednocześnie walki o to, aby na przekór nierównościom społecznym wygarnąć sobie własny kawałek tego miasta, tak, czy kontrolić własny kawałek bogactwa tego miasta, tak, na przykład. No muszę przyznać, że Blades in the Dark też mi się bardzo podoba, więc musi coś być w tej grze. Przy okazji Blades in the Dark mi się podoba to, że ta gra potrafi, nawet jak na przykład masz bardzo wykokszone postacie i nie wypada żadna porażka w score, to dzięki temu, że gracze zużywają zasoby, trafiają się te czwórki, piątki i tak cały czas całkiem często, mimo wielu kości w puli, to jednak dalej wchodzą te koszta, konsekwencje, więc dlatego dalej gracze czują, że dany score, nawet jak nie wyszło żadnej porażki w trakcie akcji, to dalej, czy porażki w sensie rzutu 1-3, to dalej gracze czują, że postaci jakby mocno zostały zużyte, że wiele rzeczy musieli wykorzystać i tylko dzięki tym, że zdobili już wiele rzeczy, to przeszli tego scora po prostu, tak? Tak jak chcieli. Z jakimiś niespodziewanymi kilkoma rzeczami po drodze. Tak, to jest w sumie ciekawe, co mówisz, bo teraz tak jak sobie pomyślę, to w wielu systemach opartych o PBTA jest właśnie ten, no to samo z siebie, jest ten częściowy sukces i on zawsze niesie ze sobą jakieś konsekwencje. Rzadko jest tak, że idzie się do przodu. Bardzo często z tym, co się spotkałem, jakieś może nie konsekwencje, co... Nie, każdy rzut jest ryzykowny, może tak powiem. Każdy rzut wagę rzutu. O. Każdy rzut, przynajmniej w tej PBTA, co znam przynajmniej, ma wprowadzić zmianę. Przede wszystkim. Dlatego on jest ciekawy, bo ma wprowadzić zmianę, że jak sięgamy już pod ten ruch, po te kości wynikające z ruchu, który nam mówi, żeby sięgnąć po kości, to wynik tych na kości ma coś zrobić nowego.
pozostawić tę sytuację, co już jesteśmy, gdzieś tam w kąt, bo jest nowa sytuacja, albo została ona zmieniona. I dlatego jakby to ciekawe, i na przykład na 10 plus mamy sukces, który zmienia sytuację. Na przykład na 7-9 bywają ruchy, które albo częściowo zmieniają sytuację na lepsze, albo zmieniają, ale na przykład zmieniają, ale jakiś tam koszt wprowadzają właśnie, jakieś ale, przysłowiowe, czy jakiś powiedzmy haczyk, tak. A 6 mniej jest odpowiedzią, na przykład w AW jest na przykład to MC odpowiada, MC może odpowiedzieć różnie, może bardzo pogorszyć sytuację, ale też może w sumie zadać fikcji sukces, ale obronić tak bardzo zmienić sytuację, nie taką, jaką gracz by przewidział, że będzie, że właściwie to nie czuć jako sukces trochę, tak? Bo to mówię, to zależy od gry i zależy od ruchu tak naprawdę. Ale się zgodzę, że te trzy szczeble rozwiązań w samej podstawie, jeżeli mówimy już o PBTA ogólności, one mówią tak naprawdę o tym, według czyjej jakby nie tyle racji, co według czyjej agendy ma się coś zdarzyć. Na 10 plus dzieje się według agendy postaci. Tak? Na 7-9 dzieje się według agendy postaci albo jakimś kompromisem narracyjnym, albo w mniejszym stopniu, po prostu mniejszą agendą. Tak? A na 6-6 dzieje się to, co inna druga osoba powie. Czyli w tym przypadku na przykład MC, w przypadku Apocalypse Worda, czy mistrz gry w przypadku Blades in the Dark. Czy jak rzuci ten 1-3, tak? W przypadku Blades in the Dark, bo tam są pulowe, mechanika jest pulowa, więc, znaczy rzuty są pulowe, więc tam są inne jakby wartości. Tak. Tak, tam każdy rzut, jak mówisz, rusza przygodę, więc teraz może popatrzmy z drugiej strony, jak się jest osobą prowadzącą i się prowadzi tego typu gry, to tak naprawdę scenariusz to raczej ramy się tworzy niż tak jak klasycznie się bierze kampanię, że teraz gracze wchodzą do pomieszczenia A, a w pomieszczeniu B znajdą to. Tam niekoniecznie tak jest. Tam może się rozwinąć sytuacja dziwnie chyba, czy nie? Zaskoczę cię, bo pomyślałem właśnie przez na to odpowiedź, jak zresztą coś takiego powiesz. I powiem tak, jest różnie PBTA. Są PBTA, które mówisz tak jak jest, że się nie przygotowujesz w ogóle praktycznie do sesji, tylko do tego, żeby prowadzić sesję, improwizować i mieć jak używać tych ruchów, czy tam różnych narzędzi dla osoby prowadzącej i też i tak dalej. Są takie PBTA, tak powiedzmy. Na przykład Apocalypse World na przykład, tak? Aczkolwiek. Ale są też na przykład gry, które no, jak mówią o jakimś prepie, na przykład Monster of the Week na przykład, że masz przygotować tego potwora na ten jednostrzał, czy tam tą jedną przygodę i są potem ten etapy, te dnia, sześć etapów dnia do nocy, do północy, w którym eskaluje aktywność potwora, tak? Jak dojdzie do północy, to tam potem coś grubego stanie na przykład, tak? I jakby domyślnie postacią zależy na tym, żeby wcześniej dorwać potwora. Tak zanim zrobi coś złego w mieście czy coś tam, tak? Ale jest na przykład Iron Sorn, który mówi na przykład, żeby już zacząć planować ustalać questy i przynajmniej mieć pewne pomysły na ten temat, czy nawet pozwala na planować pewne etapy questów. I na przykład jakie mają relacja questa pierwszego z questem drugim, czyli tą przysięgą na żelazo, tak? Jakie tam są porady, jakie względem o siebie odnosić, tak? Czyli są równoległe, czy się przecinają i tak dalej, tak? To już jest trochę inny sposób prepu robienia, tak? Przez prowadzącego, przygotowywania się na sesję. No. Mamy też na przykład City of Mist, czyli ten struktury kampanijną śledztwa góry lodowej z kolei. Na przykład. Tak? To już jest, można powiedzieć, całkiem odległe od konceptu prowadzący nie robi prepu oprócz zapoznania się z instrukcją do gry, tak? Naprawdę przed sesją, jeżeli potrzebuje tego, tak? Ta osoba, tak? Mamy też Blackburga, czyli grę o fikcyjnym, renesansowym, rocznym, włoskim mieście-państwie w XVI wieku. I to jest gra, w której preprowadzącego głównie sprowadza się do spojrzenia na tę siatkę miasta, czyli siatkę miasta, na te frakcje w mieście, do których należą postacie oraz do ich przekonań postaci, tych beliefów, tak, które mają trzy. I zrobić sceny pod te beliefy właśnie. Tak, i mieć uwagę na to, że warto byłoby kompelować te ich trady, jeżeli gracze inni nie będą robić, tak, celem pokazania, odkrycia kim są takie postacie. Tak? Więc są bardzo różne podejścia do prepu i do tego, co robi osoba prowadząca, czy jak przychodzi do sesji może w ten sposób. Tak? Już w obrębie PBTA. Czyli tutaj mi też odpowiedziałeś na takie pytanie, które chciałem też zadać, czy to jest PBTA, mistrz gry, który lubi improwizować, się odnajdzie, czy ktoś, kto lubi czytać kampanię, się odnajdzie. No to już odpowiedziałeś, że zależy w czym i każdy znajdzie coś dla siebie, tak? To można tak śmiało stwierdzić. Trochę tak, aczkolwiek jest pewna tendencja w tych grach, czy te gry z nurtu PBTA mają pewną tendencję do powiedzenia prowadzącemu, że hej, jak masz robić prep, to tylko w konkretny sposób. Innymi słowy,
Oprócz, masz tego robić w konkretny sposób, a resztę to musisz być gotowy na uczestniczenie i powiedzieć, że improwizacja jest takie ogólnikowe, bardziej gotowe na uczestniczenie i na tak naprawdę konwersację poprzez decydowanie, co się dzieje na sesji, tak? Bo właściwie odpowiadanie, hej, to opis, prowadzam was, na przykład ustawiam scenę, na przykład prowadzący ustawia scenę, coś tam mówi graczom, pyta się, co robicie, gracze coś odpowiadają i potem coś na to ma swoje ruchy, te prowadzący i tak dalej. W końcu gracz też podejmie, zrobi coś i wyjdzie jakiś ruch, tak? I to jest ta właśnie ta konwersacja przy stole, o której mówi Vincent Baker. Konwersacja, czyli to jakby gry PBTA mają tendencję, przynajmniej pierwsze gry PBTA, do tego, aby być gotowym na tak naprawdę współuczestniczenie z pozostałymi uczestnikami, bycie współtwórcą rozgrywki. Też tak. Natomiast to zależy. Są też można by znaleźć PBTA, które w trochę inny sposób to robią po prostu. Tak? O, jeszcze z innych przykładów jest gotowych kampanii na przykład. To jest na przykład Night Witches. Gra o pewnym, tak, o, znaczy ogółem gra o pilotkach Armii Czerwonej, które były tak zwanymi nocnymi wiedźmami, czyli które za pomocą drewnianych polikarpowów robiły nocne ataki bombowe na Niemców w II wojnie światowej. I ta gra ma konkretną strukturę kampanijną, czyli mamy po prostu lotniska, w której mamy misję. Po zrealizowaniu wszystkich misji w danym lotnisku, front przesuwa się na zachód i mamy nowe lotnisko. I to też jest jakby gotowy sposób, gotowa kampania i prowadzący jakby też bierze pod uwagę, że będziemy grać te misje. Tak, mamy strukturę gry dzień i noc, czyli dzień, czyli życie obozowe, a noc to jest to ta niebezpieczna misja. Tak? No, chyba też taką podobną strukturę ma Kompania Ostrzy, bo tam jest chyba wręcz cały podręcznik jest o tej jednej kampanii, z tego co kojarzę. Są podobieństwa, po prostu Night Witches, było pierwsze Night Witches. Może też twórcy się mogli inspirować, Night Witches w przypadku chodzi o Kompanię Ostrzy, mogli się trochę inspirować, aczkolwiek Band of Blades daje trochę więcej agendy graczom, czy agendy, daje po prostu możliwości graczom na przykład tusowania się po tej mapie, czy zarządzania bardziej tym Legionem, a w przypadku Night Witches ta gra mocniej się skupia na tych pilotkach. Ich zmaganiem się z seksizmem, z naturą Armii Czerwonej oraz też przede wszystkim z bombardowaniem Niemców też, tak? Oraz z rywalizacją między sobą o to, kto jest, która jest lepsza i co ma kto do udowodnienia, kto jest tą przywódczynią i tak dalej, eskadry i tak dalej. Rozumiem. Ja mam takie, trochę już zmieniając temat od tego, jak można prowadzić, to jak powiedziałeś, to jest wspólna gra. Można powiedzieć, że się nie rozdziela się na role, ale jest jednak to wspólne tworzenie gry, gra się wspólnie, można spokojnie nazwać też osobę prowadzącą tym graczem. I teraz mam takie pytanie, czy jak w innych nurtach można wyróżnić style grania, czy tutaj jest jakiś bardzo wąskie, bardzo rozmyte? Zaryzykuję stwierdzenie, że każda gra PBTA z nurtu PBTA, która jest napisana w dobrze, może ma potencjał do stworzenia własnego stylu grania. Dlaczego? Ponieważ będzie się grał w nią w pewien konkretny sposób, który da się wyróżnić od pozostałych sposobów grania. Czyli znaczy na ich tle będzie to odrębny sposób grania po prostu. A czy się już wykreowały jakieś takie podnurty nurtu, że tak bym to nazwał, na przykład 3-4, które idą w jedną stronę i po nich widać, że można je spokojnie przypisać, to jest ten nurt grania w PBTA, czy jeszcze nie wykreowało się? Wspomniałem o dwóch już, o Fortune Dark, całym nurcie już projektowania gier i rzeczy. Wspomniałem o No Dice, o No Master, z którego się potem wziął nurt grania bezkostkowego, bez osoby prowadzącej na przykład, ale też mamy na przykład z świątecznością Dungeon Worlda na przykład, ona się wyodrębniła, ta społeczność zaczęła robić własne też różne dzieła autorskie, czyli mnóstwo playbooków, własne settingi i settingi z tymi playbookami specyficzne i można mieć własne rozszerzenia do tej gry, żeby wydobyć z tej gry to, co wstępnie panowie Sage LaTorre oraz Adam Cable napisali, tak? Na przykład, no z innym kolejnym przykładem, to jest Iron Sword, który jest PBTA, czy Iron Sword Shona Tomkina, natomiast z tego też wziął się trochę bardziej specyficzny sposób grania sesji, solo i nie solo, ale w pewien sposób grania sesji, w której podążamy za własnymi questami, które wyznaczamy i patrzymy, co, i gramy te play to find out, aby zobaczyć, co z tego wyniknie. I to ma te swoje specyficzne zastosowania, swój pewien rytm gry, ma, no bo tam po prostu ten silnik, jakby ta gra ma swoje jakby własne elementy, które tworzą jakby, które ją wyróżniają, sposób grania, zwłaszcza solo.
też i w pewien sposób, motyw grania. I z tego na przykład potem autor zaczął robić, już wydał niedawno właśnie Starforge, czyli grę, która jest grą o osobach eksplorujących przestrzeń kosmiczną i odwiedzającą planetę, tak? Za pomocą tych samych jakby narzędzi, które były w Iron Sorien, czyli budowanie postaci z asetów, czy jakby tych kawałków, klocków, po motyw questów i tam i tak zwane postępy questów, czy podróży, zbudował grę o eksploracji kosmicznej. W ten sposób. Tak przy okazji używając asety, żeby budować statek własny na przykład. Czyli to też jest taki sposób, specyficzny sposób tworzenia gry i grania w tę grę, który się jest wykształcił. Może nie jest ona aż tak bardzo, może niepopularny w sensie, to jest złe słowo, bardzo uwolnione w porównaniu do poprzednich trzech wspomnianych, ale dalej jest, tak? Czyli już mamy tutaj mniej cztery. Nie wiem też, czy na przykład Evil Heart na przykład też nie próbuje czegoś podobnego zrobić z tym z ogłoszeniem po tym, jak wydał Thirsty Sword Lesbians, czyli tę grę o, ta sama nazwa wskazuje, o szermierkach lesbijkach w fantastycznym świecie jakimś, to wydał jakby swojego rodzaju postulat Powered by Lesbians, czyli postulat, hej, jak inspiruje się naszą grą, tu mamy zasady, jak możesz tworzyć zapisów czy kontentu naszej gry dla własnych rzeczy, według poszczególnych zasad i tak dalej, i przy okazji tu masz logo, jakbyś chciał nas uznać nas za jako inspirację, tak? No trochę jak państwo Bakerowie, tak? Też dzisiaj sprawdzałem, jest coś takiego, więc... Może to będzie też piąty nurt, znaczy piąty, kolejny, tak? Bo nie powiedziałem, że tylko tutaj cztery istnieją, tak? Więc tak, ludzie jak najbardziej kombinują, nawet kult można powiedzieć, że może stać się też własnym jakby odrębną, małą, ale jednak odrębną jakby kręgiem grania w konkretne PBTA, czyli ten kult właśnie, nową edycję, tak? Na przykład. Bo też jest na tyle różność, różnie się w niego gra niż inne PBTA, na tyle, że jakby na to ma to potencjał po prostu, moim zdaniem. Tak? To nie jest nic złego, że jest, może być czymś odrębnym, może właśnie o to chodziło właśnie, żeby kult nie był dosłownie klonem AW, jak na przykład pewna, no nie wiem, Dungeon World może trochę, tak na przykład pewna gra zwana The Sword, The Crown and Unspeakable Power, która jest grą trochę fantasy sword and sorcery, trochę mrocznym, ale czuć, że ta gra trochę ma mocno reskinowane rzeczy, trochę, troszkę, ale to jest taka już moja dygresja już. Czyli tak naprawdę styl gry tutaj, główny PBTA, dzieli się potem na już konkretne twory, właściwie, można powiedzieć. Nie powiedziałbym, że nawet jest jakiś, właściwie uważam, że nie ma czegoś jak główny styl nurt PBTA w tym momencie. On może istniał pierwsze 5 lat, kiedy faktycznie RPG, jakie wydawane były, inspirowane przez Apocalypse World, faktycznie były podobne do Apocalypse World, ale przynajmniej zawierały dużo wspólnych rzeczy, tak? I po prostu zmieniały pewne detale rzeczy i przez to zmieniały jakby tematykę gry, tak? Oraz odczucie tej gry, tak? Natomiast po tamtych czasach właśnie okazało się, że właściwie nurt PBTA nie ma jakby własnego, nie wiem, głównego, tradycyjnego jakby punktu odniesienia, tylko po prostu, że może właściwie w wiele stron to pójść, tak? I okej, można nazwać to pewnego rodzaju klasycznym podejściem, czyli mamy grę podobną do AW po prostu, tak? Czy podobną do Monster of the Week czy Dungeon Worlda, bo na przykład jakby spojrzeć na, jakby przeanalizować te różne inspiracje, czy narzędzia, jakie były stosowane w danych następnych PBTA, to można zobaczyć, że te gry bardziej się inspirowały Monster of the Week oraz Dungeon Worldem niż samym AW na przykład. Tak, czerpały z nich rozwiązania. Na przykład znany plus jeden expa za porażkę. No tego nie ma w AW, ale to jest Monster of the Week oraz Dungeon Wardzie. Taka trochę w intencji zachęta do tego, żeby robić ryzykowne rzeczy na statystyki, których się nie ma dobrze, bo w razie czego oprócz tego, że coś się stanie niekoniecznie fajnego czy coś złego, to jeszcze dostanie postać się zacznie rozwijać. Tak, trochę. Przynajmniej zamyślał tego, dlaczego to wprowadzono w tych grach, tak? Więc można powiedzieć, że mówię tak, gdybyś zadał to pytanie jakieś 6 lat temu, to bym jeszcze mógł powiedzieć, że hej, jest coś takiego jak główny nurt PBTA. Teraz właściwie to już go nie ma, jeżeli był, to już się gdzieś zamknął się w grach przeszłości. Innymi słowy, to chyba dobrze, że ludzie zaczęli po prostu powszechnie zaczęli tworzyć gry po swojemu, inspirując się grami Bakerów po prostu. Moim zdaniem jest to dobrze, tak? Po co tworzyć kolejny, coś, co działa podobnie jak AW, skoro można zrobić coś znacznie ciekawszego, tak? Czyli nurt nie zwija się, a rozwija się i raczej nie zapowiada się, żeby prędko umarł. Wręcz mam wrażenie, że teraz jest jakiś renesans tego PBTA, powstaje tyle ciekawych gier na tym właśnie
nagradzanych na różnych konkursach, więc można śmiało stwierdzić. Można stwierdzić, że to jeszcze będzie trwało i trwało, tak? Śmiało. Czy... Na przykład mamy Wise Woman gry Aleksandry Bokman, która została nominowana do Ennis między innymi. To też jest PBTA i też zawiera wiele rzeczy, ale też zawiera na przykład coś takiego jak motyw zbierania ziół, czyli dosłownie masz pewne zioła, jak zbierzesz w fikcji pewne zioła, to możesz z tego robić poszczególne czary i efekty, tak? Na przykład. Taka ciekawostka, tak? Można takie wprowadzić do PBTA rzeczy, tak? Nie jest to herezja. W ogóle to koncepcja PBTA domyślnie nie miała być czymś, że hej, mamy tworzyć konkretny sposób grę, tylko hej, to pomyśl, jaki sposób można świadomie tworzyć grę i to jest na zachętę, masz narzędzia do tego, czyli procedury ruchów, struktury jakby tego, po co są statystyki dane, albo po co są dane po prostu przekazania i tak dalej, tak? To są narzędzia, dzięki temu można napisać własną grę po prostu i ta gra nie musi w ogóle wyglądać jak AW po prostu, nawet powiedział, że Bakerowie chyba chcieli, żeby wyglądały te gry inaczej i to się udało, tak? Po tych 12 latach. I co mogę powiedzieć, no, można mieć to wrażenie, że czasami te gry nowe na PBTA, powiedzmy, zaczynają mało przypominać PBTA, aczkolwiek to jest dobre pytanie, co to znaczy przypominać PBTA? Może zaczynają po prostu nie przypominać AW po prostu, Apocalypse Worlda, ale w sumie to jest dobra rzecz, tak? Można powiedzieć, że przez ten sposób, przez taki podstępny sposób państwo Bakerowie skłonili całe rzesze twórców RPG do tego, aby tworzyli gry takie, jakie chcieliby zrobić, a nie robiąc klona kolejny D&D, Warhammera, czy Zewa Cthulhu, czy Vampir, czy nie wiem, Świata Mroku na przykład, tak? Przykładowo. Czy GURPSa na przykład, tak? Nie tworzyć kolejnych gier na GURPSie, tak? Tylko trochę ich podpuścić, że hej, przerób naszą grę Apocalypse Worlda, przerób ją i zobacz, jak te przeróbki wpływają na stół, na to, co się dzieje przy stole gry, tak? I że można jeszcze bardziej podkręcić. No to można przyznać im, że jeżeli tak myśleli, to odnieśli wielki sukces, moim zdaniem. Bo poszło to naprawdę do przodu. Czy byś chciał coś dodać jeszcze, o co cię nie zapytałem, bo nie będę mówił, nie jestem jakimś super ekspertem na temat RPG, a może masz jakiś temat ciekawy na temat PBTA, którego nie zapytałem cię, abyś chciał go poruszyć? Chętnie też bym się czegoś dowiedział. Wiesz co? To jest też taki, znaczy o PBTA można wiele rzeczy mówić, tak też, żeby jeszcze nie mówić dokładnie tego samego. Przykładowo, pomijam wcześniej, że PBTA nawet nie wymaga osoby prowadzącej przy stole. Znaczy nie wymaga. Po prostu są tworzone gry w nurcie PBTA, które okazują się nie wymagać przy stole prowadzącego, więc nawet... To jest też ciekawe spostrzeżenie. Może to wcześniej powiedziałem, ale to podkreślę trochę, że jeżeli gry z nurtu PBTA prowadzają tę funkcję osoby prowadzącej, to one mówią, hej, ta osoba ma robić konkretne rzeczy, dlatego jest trochę inaczej działa niż reszta uczestników. Tak? Nie ma swojego playbooka, ma inne rzeczy, ma inne zabawki, tak? Ma inne obowiązki. Tak? I często to ta gry jakby mówią, że hej, jest on dalej uczestnikiem przy stole gry, po prostu jest z pewnego powodu trochę inaczej działa, tak? Ale właśnie działa w konkretny sposób. To też zauważyłem, że a propos problemów z wprowadzeniem tej gry jest też tak, też sam pomniałeś ten temat, że ludzie miewają problemy z prowadzeniem różnych gier na PBTA, na przykład Apocalypse Worlda przykładowo, ale też na przykład Dungeon Worlda, też na przykład Monster Hearts czy Place in the Dark, bo mają swoje pewne przyzwyczajenia, które wzięli z poprzednich gier zagranych, RPGów i nagle napotkają na grę, która mówi, hej, nie używaj tych przyzwyczajeń, masz tutaj instrukcję. I to jest dla nich, dla tych osób może być to obce albo przynajmniej zupełnie nowe doświadczenie. I to może się okazać, że różnie może im to wyjść, mogą różnie na to zareagować, mogą różnie do tego podejść i niestety, moim zdaniem to jest jednocześnie dobre i złe, znaczy złe w rezultatu, co się dzieje już na sesji w wyniku, że jeżeli taka osoba prowadząca zdecyduje się nie zastosować tej instrukcji do tego na przykład Apocalypse Worlda i postanawia poprowadzić po swojemu według własnego doświadczenia RPG-owego, to ta gra szybko lub nawet bardzo szybko od razu pokaże, że hej, coś tu nie gra. Po prostu. A czego tutaj nie gra? Bo jedna osoba, która moderuje sesję, postanowiła zagrać zupełnie, zrobić coś zupełnie innego niż gra oczekuje po prostu, tak? Jak gra miałaby się zacząć na przykład, albo jak ma funkcjonować ta gra, tak? Innymi słowy, to może też może być kwestia ewentualnego problemu z rozumieniem gier, czy odnoszeniem się do gier PBTA, właśnie to, że te gry po prostu, tych gier można powiedzieć, nie obchodzi to, co inny uczestnik grał. No okej, okay, to jest takie brzydkie słowo, ale tak, nie obchodzi tych uczestników, obchodzi to, jak ta gra działa.
po prostu, jak i co robić i co się dzieje wtedy na sesji, jak grę się wykorzysta, tak? I po prostu nie każdy może to po prostu odpowiadać. Co jest też jakimś, to jest gustem, to też jakby nie jest czymś złym, po prostu część ludzi, jak może tyle nie lubi, to jest generalizacja. Część ludzi lubi odwoływać się do wcześniejszych doświadczeń, aby grać rzeczy następne czy nowe, tak? I gry PBTA domyślnie zakładają, hej, to jest nowa rzecz, zapomnij o tym, co było wcześniej, przynajmniej na czas tej sesji. No co o tym sądzisz? No cóż, to jest ciekawe spostrzeżenie, to masz rację. W sumie tak jak się zastanowię, takie typowe porady dla mistrza gry w jakimś tradycyjnym RPG-u mówi: zaciekaw, poprowadź, wejdź do lochu, wyjdź z lochu, daj expa na koniec. A w PBTA jest konkretnie ta sugestia ruchów, czyli zapowiedz niebezpieczeństwo, sprowadź niebezpieczeństwo, już takie bardzo konkret, co wypada zrobić w takiej sytuacji. To jest albo na przykład Dungeon World. Nic nie przygotowuj się, miej tylko kilka pomysłów na sytuację, wprowadź postacie in media res. Wcześniej zadaj im trochę pytań graczom o ich postacie i o rzeczy związane wokół postaci, czy na przykład skąd pochodzą, co się wiąże, albo na przykład o domenę druidę na przykład, którą wybrał. I potem wprowadź in media res i zobacz, co się stanie. I teraz jest ta sesja pierwsza w Dungeon World, gdzie jest na przykład o tym, żeby poznać postaci, jak reagują, co ich interesuje graczy, i potem z tego utworzyć fronty przygody, jakiś front kampanijny na drugą sesję, tak? Apocalypse World jest właściwie tak samo, tylko wiadomo, tematyka jest inna, czyli hej, na pierwszej sesji wprowadź, zobaczmy, jak wygląda życie, ciekawe, niebezpieczne życie postaci. Typowe, dziwne, niebezpieczne, ciekawe życie postaci, tych postaci, i na przykład ustał jakieś sceny z jakimś NPC-em, ich ważnym dla nich czy innym graczem, tak zwane trójkąty, relacji trójkąty, i zobacz, co się stanie. Zadawaj graczom pytania, na przykład, gdzie postacie robią i tak dalej, albo co jest na przykład związane z postaciami, albo wokół postaci i tak dalej. I na tym buduj fikcję, żeby mieć potem, żeby wszyscy uczestnicy mieli potem pomysły na to, jak grać następne sesje, żeby MC miał. Osoba MC miała inspirację do tego, aby jak stworzyć te mapy zagrożeń drugiej edycji AW, czy mapy z frontami w przypadku pierwszej edycji, tak? I żeby przynieść jakimś już treścią na sesję i z czymś bardziej dynamicznym. Bo pierwsza sesja jest takim AW, czy na przykład Dungeon World, jest od tego, aby poznać się przy stole gry, poznać się z postaciami oraz fikcją, jakby ich otacza. Tak, co mówisz, to nie patrzyłem na to w ten sposób właśnie, że taka rola osoby prowadzącej tam jest zupełnie inna i to może straszyć ludzi. Jakoś to dla mnie bardzo naturalnie przyszło, osobiście dla mnie, takie, że dobra, teraz będę robił to. Ale to może być prawda, to może być nie prawda. Days in the Dark masz na przykład, okej, mamy ten gang, ustaliliśmy, więc może przejdźmy do gry, zapoznajmy się, dajmy jakieś zlecenie postacią graczy jakieś. Możemy nawet wylosować się, bo ta gra daje tylko tabelę. I niech zbiją troszkę informacji postacie i pójdą w skora. Niech zrobią tego skora, niech nie planują skora, niech dadzą tylko jakiś swój cel skora, jaki chcą zrobić. I idźmy z tym, tak? Od planowania mamy retrospekcję. I czy wykorzystywanie retroaktywne ekwipunku, że postać to jednak miała przy sobie, tak? Jakby cała gra ku temu działa, żeby gracze, mówię o Blades in the Dark, żeby gracze nie kombinowali przez 3 godziny, jak zrobić akcję, tylko ją zrobili ją po prostu. Zrobili tę akcję i ewentualnie jak im coś nie jest potrzebne, to aby sobie dopowiadali, że na to postacie były przygotowane. Na właśnie na coś takiego, tak? No tak, to muszę przyznać, że jak gracze mi planowali zawsze skok na coś, to mogłem sobie iść zaparzyć kawę, wrócić i oni jeszcze tu ustalali. Tak, natomiast potem jak już masz ten score, to potem jest downtime, czyli gracze ewaluują, to jest takie trudne słowo. Rozeznają się sytuacji w tym, co muszą zregenerować sobie, co chcą dalej zrobić i tak dalej. I tu się już zaczyna ten cykl gry, w którym tak naprawdę prowadzący przede wszystkim odpowiada na to, co gracze chcą zrobić ze sobą czy z gangiem i tak dalej. I też ma swoje jakby ruchy dotyczące jak ruszać innymi frakcjami, które zostały na przykład przywołane na przykład w trakcie gry. Tak? Czyli też buduje na podstawie tego, co się wydarzyło na sesji i tak dalej. Tak? Innymi słowy, tutaj też prowadzący nie planuje, tylko wychodzi, tylko angażuje w to, co się dzieje i ewentualnie posiada jakieś pomysły, co zrobić dalej. Tak? Jakieś pomysły, ale nie przychodzi z planem, przychodzi z agendą. To jest ważne słowo. To jest ważna różnica, bo agenda, czyli w tym rozumieniu plan działania, to jest bardziej na zasadzie, hej, ja chciałbym coś zobaczyć, pewne rzeczy przy stole, mnie ciekawi na przykład, jak na przykład z The Hive będą sobie postaci gracze radziły, na przykład, z tym jedną wielką, tym powiedzmy,
tym, znaczy z tą gildią kupiecką, która w sumie jest takim trochę monopolem od kontrabandy na przykład, albo jak na przykład, albo na przykład jak sobie radzą z tymi na kimś, z tymi defokans, czyli pewnymi przemytnikami na przykład, jak sobie radzą, czy tam z bilhukami i tak dalej, ale bez jakiegoś posiadania planu, przygotowanego planu naprzeciw, co podmioty fikcji zrobią, ci NPC i tak dalej, bez żadnego wątku głównego czy coś, tak? Tak. Czyli tak można powiedzieć, że już podsumowując, że PBTA nie jest ani systemem, ani mechaniką, tylko jest stylem, który został zapoczątkowany dawno temu i teraz ma się bardzo dobrze i tak naprawdę każda oddzielna gra już tworzy troszeczkę swój styl. Że nie należy się tego bać, trzeba tylko po prostu śmiało wejść w nowy temat i się nie bać starych przyzwyczajeń. I czy jeszcze ty jakieś widzisz podsumowanie takiego? No i też powiedzmy nie bać się tego, że dana gra z nurtu PBTA może się nie spodobać, bo to jest jak najbardziej zdrowa reakcja, że dana gra nie będzie komuś pasowała, bo może gdzieś inna być gra z nurtu PBTA, która może odpowiadać bardziej, tak? Można powiedzieć, więc tutaj nie ma co się zrażać i patrzeć przez jakieś, powiedzmy, nie ma tutaj co patrzeć, generalizować, także gry PBTA są takie, no są bardzo różne, są względem siebie nawet momentami sprzeczne, tak, jedne gry na przykład promują PvP, a drugie na przykład Iron Sword czy Blazy Dark nawet mówią, hej, u nas nie ma PvP, Iron Sword nie to już w ogóle, ale Blazy Dark na przykład prowadzący ma zastosować grę w tym momencie, tak, i powiedzieć co się dzieje, tak pogadać. Z graczami już tak naprawdę, nie mówiąc do postaci, tak? Na przykład. Więc nie ma co, są naprawdę różne sposoby grania w obrębie nurtu PBTA i tak naprawdę można spojrzeć, że ja bym zachęcił tego, żeby nie spoglądać na tę grę jako PBTA, tylko jako hej, to jest ciekawa gra, która przy okazji ma taką dziwną nalepkę Power by Apocalypse, ale przede wszystkim jest grą o czymś i warto byłoby zobaczyć, o czym jest ta gra tak naprawdę, jak się w nią gra tak naprawdę, konkretną grę. Ja bym do tego zachęcał. Zobaczenia, spojrzenia na grę taką, jaka ona jest po prostu, tak? A na etykietki typu PBTA, czy tam inne jakieś porównania, to przyjdzie na to czas. Tak, i to są bardzo piękne słowa, które bym nawet odniósł do innych systemów. Nie patrzmy na to, czy tam jest nalepka PBTA, EZE, czy D20, tylko sprawdźmy, o czym ta jest gra i czy nam pasuje. I myślę, tak, że tym optymistycznym akcentem skończymy dzisiejszą rozmowę. Dziękuję ci bardzo, było bardzo ciekawe. Dziękuję także. Dużo się dowiedziałem rzeczy, których nie wiedziałem i trochę inaczej teraz patrzę na PBTA. Więc spoko, do zobaczenia fajnie. I do dziękuję zobaczenia. Za słuchaczom, za wysłuchanie. Także dziękuję.